Witajcie kochani, z tej strony Shetty i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją bardzo fajnej książki. Książki debiutanckiej młodego polskiego autora, który jak się okazuje jest zaledwie niewiele starszy ode mnie. I mowa tutaj o książce Grzech Maxa Czornyja. Akcja Grzechu rozgrywa się w Lublinie, czyli w jednym z polskich miast. I powiem szczerze, że ja naprawdę nie do końca przepadam za umiejscowianiem akcji w polskich miastach. Ja wiem, że powinniśmy wspierać naszą kulturę i tak dalej. Natomiast nie wiem, po prostu to nie zawsze do mnie przemawia tak, jakbym chciała, ale w tym przypadku okazało się, że wyszło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj głównym bohaterem jest komisarz Eryk Deryło. To jest pierwszy tom cyklu z tym bohaterem. I prowadzi on śledztwo w sprawie zaginięcia kobiet, które zostają uprowadzane i wkrótce zostają odnalezione pierwsze zwłoki, brutalnie okaleczone. I komisarz Eryk Deryło stara się powiązać, wiecie, te sprawy morderstw z zaginięciami kobiet. I w Lublinie zaczyna panować strach, który właśnie, kiedy zaczynają być odnajdywane kolejne zwłoki, zaczyna się przemieniać w taką lekką panikę, nawet nie lekką, można by powiedzieć, ponieważ kobiety po prostu się o siebie boją, co jest rzeczą normalną, rzeczą oczywistą, że coś takiego będzie miało miejsce. I jeżeli chodzi o tą książkę, to tak jak powiedziałam na wstępie, jest to debiut młodego autora. I co mogę powiedzieć? Gdyby naprawdę wszystkie debiuty na naszym rynku były takie jak ten, to świat wyglądałby zupełnie inaczej, ponieważ tak, no nie oszukujmy się, nie jest to arcydzieło literatury, natomiast jest to naprawdę dobry debiut, bardzo wciągająca książka, którą po prostu pochłonęłam w jeden, dwa wieczory i naprawdę ciężko było mi się od niej oderwać. A to z kilku takich, myślę, głównych powodów. Przede wszystkim ja lubię kryminały, lubię thrillery. I w tym przypadku już sam tytuł, czyli Grzech, mówi nam mniej więcej o tym, czego możemy się spodziewać, czyli że będzie jakieś nawiązanie do spraw religijnych. I faktycznie jest takie nawiązanie w popełnianych zbrodniach. Bardzo dobrą rzeczą, jaką autor zrobił, jest to, że przedstawił wydarzenia z dwóch różnych perspektyw. Oczywiście pierwsza perspektywa to są te wszystkie dochodzenia, sprawy, śledcze. Tutaj do komisarza Deryło dołącza profiler, który ma stworzyć portret psychologiczny sprawcy. Ale druga perspektywa, moim zdaniem, znacznie ciekawsza, jest właśnie perspektywą przedstawioną z punktu widzenia tego oprawcy oraz jego ofiar. Oczywiście nie jest ona przeważająca w tej książce, jest takim, wydaje mi się, uzupełnieniem, urozmaiceniem, ale bardzo, bardzo dobrym. Wydaje mi się, że osoby, które na przykład nie przepadają za krótkimi rozdziałami i wolą takie, wiecie, rozbudowane, dokładne, dosadne, bardzo szczegółowe opisy, no mogą się w tej książce do końca nie odnaleźć, może im się ona nie spodobać, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego, nie ma takich rozległych opisów miejsca akcji i tak dalej. Ja sama należę do osób, które to lubią, naprawdę, w kryminałach czy w thrillerach lubią się tak dogłębniej, lubią dogłębniej wejść w ten świat. Natomiast w przypadku Grzechu Maxa Czornyja to chyba nie jest wymagane, ponieważ tą książkę po prostu dobrze się czyta, bardzo, bardzo przyjemnie. I mamy tutaj niby prosty język, ale nie jest taki banalny, taki jałowy. I można by właściwie powiedzieć, że autor nie przebiera w słowach, ponieważ ta książka bywa momentami naprawdę brutalna, wręcz makabryczna. I to właśnie ze względu na to, co morderca robi swoim ofiarom. I tutaj wychodzi na prowadzenie właśnie wtedy ta perspektywa z jego punktu widzenia. Kiedy, wiecie, tak naprawdę to wszystko jest, wszędzie jest ciemno, znajdujemy się w niewiadomym miejscu, nie widzimy twarzy tego oprawcy, możemy się trochę wczuć ofiarę, a trochę w niego, to już zależy od naszych upodobań. Natomiast i tak przed naszymi oczami gdzieś pojawia się taki obraz, że widzimy jakiegoś takiego, nie wiem, rosłego mężczyznę, który po prostu czerpie przyjemność z tego, że zadaje komuś cierpienie. Pojawia się taki, wiecie, sadystyczny uśmiech na jego twarzy i on się po prostu cieszy tym, że może kogoś zabić. Ale co więcej, tak naprawdę bardzo podoba mi się ten portret psychologiczny tego mordercy, ponieważ jest bardzo przemyślany i nie jest taki oczywisty. I co ciekawe, ten człowiek, ten sadysta, bo musimy go nazwać sadystą, nie da się inaczej, on ma tak przemyślane każdą morderstwo, każdą zbrodnię, tak łączy skrzętnie ze sobą ofiary i poszczególne dokonania, no, że naprawdę może nie chylę czoła, bo dziwnie by to wyglądało, ale naprawdę uważam, że taki profil psychologiczny mordercy jest w tej książce dobrze zrobiony. Co do samego komisarza, jest to człowiek nieco porywczy, natomiast dobry w swoim fachu, tego się nie da ukryć. Nie powiem, żebym się z nim zżyła w jakiś szczególny sposób, ale zdecydowanie jest to człowiek, którego da się lubić, można mu kibicować i razem z nim prowadzić to śledztwo.
Co jeszcze można więcej powiedzieć o tej książce? Ja mam jak zwykle moją małą ściągę, na której sobie wszystko piszę, co wam chcę powiedzieć. Bez zbędnych upiększeń. Tak, to jest właśnie to, co jest powiązane z tym, co już powiedziałam wcześniej, że autor nie koloryzuje niczego. Przedstawia wszystko takie, jakie ma być, a te krótkie rozdziały wbrew pozorom są tutaj naprawdę fajną rzeczą, bo są kończone w takim momencie, że i tak chcemy sięgnąć po więcej. I o co chodzi z tym bez większych upiększeń? No właśnie o to, że bardziej wrażliwe osoby albo tuż po jedzeniu mogą odczuć pewien dyskomfort czytając tę książkę, a zwłaszcza niektóre sceny. Głównie sceny z perspektywy oprawcy, ale także po prostu te miejsca zbrodni, gdzie zostają już znalezione kolejne i kolejne zwłoki. No powiedzmy, że Max Czorny naprawdę nie przebiera w słowach. Ja akurat coś takiego lubię, naprawdę. Ja lubię książki makabryczne, lubię książki z psychopatami, z seryjnymi mordercami i to właśnie tutaj otrzymałam, dlatego uważam, że ta książka jest naprawdę dobra. Bo nie każdy autor odważyłby się przekroczyć pewne granice. Nie wiem, czy w tym przypadku możemy mówić o granicach dobrego smaku, ponieważ granice dobrego smaku w zestawieniu z morderstwami czy jakimikolwiek zbrodniami moim zdaniem nie pasują do siebie. Po prostu w czymś takim nie ma granic dobrego smaku. Dlatego właśnie lubię, kiedy autorzy postanawiają przedstawiać prawdę taką, jaką jest. Bo to nie jest tak, nie ukłamujmy się, że miejsce zbrodni jest porośnięte kwiatami i jest uroczo. Nie, tam jest po prostu obrzydliwie, unosi się wszędzie smród rozkładanego ciała, a naprawdę niektórzy mordercy potrafią w sposób brutalny, wręcz makabryczny okaleczyć ciało. I właśnie to tutaj jest widoczne. I jeżeli chodzi o thrillery, kryminały, ja czegoś takiego nawet wymagam. Ja bardzo to lubię, bo wiem, że to jest coś innego, coś, co ja zapamiętam i coś, co po prostu wejdzie do mojej głowy i mnie po prostu sieknie i wciągnie. I właśnie tak było w przypadku Grzechu Czorneya. Do tej pory właściwie z takimi mocniejszymi opisami spotkałam się tylko w przypadku Grahama Mastertona albo Karin Slaughter, więc naprawdę jak dla mnie na plus. Jednym słowem, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście Grzechu, ja wam go serdecznie polecam, ponieważ warto dać szansę naszym młodym autorom, ja już się sama do tego przekonuję, a Grzech jest naprawdę bardzo fajną książką. Jest to nawiązanie tutaj do religii w tych morderstwach. Nie jest ono też takie oczywiste, jest dobrze wykreowane, dobrze napisane i właściwie nie ma tutaj takich większych błędów, większych wad. Ta książka nie ma, do których mogłabym się naprawdę porządnie przyczepić. Bardzo mi się podobało. Jedne co to czuję lekki niedosyt, ale taki pozytywny lekki niedosyt, ponieważ wiem, że chciałabym więcej i na pewno zapoznam się z kolejną książką tego autora. To by było na tyle. Jeżeli wam się podobała ta książka albo jeszcze jej nie czytaliście, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli nie czytaliście, to naprawdę polecam, a jeżeli czytaliście, to chętnie poznam wasze zdanie na jej temat. I to by było na tyle. Dzięki i na razie.